Dzień dobry państwu. Izabela Kozakiewicz. Witam państwa serdecznie w programie dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Moim i państwa gościem jest dzisiaj Kamil Mazuruk, prezes firmy Piarowej Good One. Cześć Kamil. Cześć, cześć. Witam cię. Witam państwa. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo istotnych kwestiach dla przedsiębiorców, czyli o tym, w jaki sposób komunikować się z rynkiem i dlaczego PR nie jest zarezerwowany tylko dla Dużych, Bogatych, dokładnie. dużych przedsiębiorstw i dlaczego wcale nie jest dobrym luksusowym? E, funkcjonujecie w branży PR-owej już od ponad 10 lat. Tak, dokładnie 12. Dokładnie 12. E, powiedz, jaką rolę powinien taki PR spełniać w mniejszych firmach? No właśnie, bo to jest trochę tak, że w tych większych, w tych większych ta świadomość istnienia PR-u jest zdecydowanie większa i, i tam są oddzielne jakby jednostki pod to, są zespoły PR-owe i tak dalej. I tak trochę przylgnęło do PR-u, że, że to jest działania zarezerwowane dla, dla większych firm. Natomiast z racji, że tak jak wspomniałeś, my istniejemy na rynku już od 12 lat, i Jak ja zaczynałem swoją, można powiedzieć, przygodę z, nie tyle z marketingiem, a właśnie z, z samym PR-em, czyli z agencją Goodwill PR, to zaczynałem od małych firm i próbowałem przekonać małe przedsiębiorstwa, ten, ten small business i, i średni, do tego, że nie samą reklamą, jakby firma żyje, można spróbować czegoś więcej. I to była taka rola troszeczkę uświadamiania, tak? Więc uświadamiania w tym kierunku, żeby mówić klientom, co to jest PR, co to znaczy budować dobre relacje z otoczeniem, czyli z grupą docelową, z mediami itd. No i, i właśnie tak jak wspomniałeś, jaką rolę odgrywa ten PR? a Odgrywa rolę przede wszystkim taką, żeby budować firmę wiarygodną na rynku, godną zaufania. No, taką, o której się dobrze mówi. I tak jak w odróżnieniu od reklamy, mm -hmm. gdzie tutaj zupełnie nie umieszam roli reklamy. To ta reklama, ja zawsze powtarzam klientom, że ona buduje długość kolejki do waszego biznesu. Czyli mm -hmm. mówimy o tym, co sprzedajecie, jakie produkty, jakie usługi, gdzie i tak dalej. I ta kolejka się wydłuża, no bo to jest efekt, efekt promocji, efekt informowania, gdzie co kupić, za ile i tak dalej. PR i tutaj podkreślam, tak uświadamiając zwłaszcza mały biznes. On nie będzie w pierwszym etapie wydłużał tej kolejki, ale on będzie sprawiał, że ta kolejka będzie bardziej świadoma. Czyli mówię, że ona nie będzie dłuższa, ale grubsza. Mhm. I ci klienci, przychodząc po Wasze produkty, usługi do Waszego salonu, sklepu, nie będą zadawali po pierwsze tych pytań, które wydają się często jakieś tendencyjne dla, dla przedsiębiorcy, i przedsiębiorca po jakimś czasie może być sam znudzony, że znowu pytają o to samo. A druga rzecz, no powiedzmy, nie będzie marudził, że coś jest za drogie, coś jest wykonane w zupełnie inny sposób niż oczekiwał, bo jeśli słyszy się dobre rzeczy o firmie, o produkcie, o usłudze, o tym, jak ona funkcjonuje, o tym, co daje mi ten produkt, czyli ta marka de facto, jakie spełnia moje potrzeby, a z racji, że produktów na rynku mamy tysiące, to często to nawet nie są tylko potrzeby, a pragnienia. To, to chociażby w elektronice, w telefonach widzimy, są marki, tak. które wszystkie telefony dzwonią, wszystkie, m, można napisać sms, -y, mms -y i tak dalej, y, ale pewne marki są tak, y, tak obudowały się dobrym wizerunkiem, mm -hmm. y, tak w, przez lata y, dbało o swój PR, y, że y, teraz wchodząc do, y, kupując da, daną markę telefonu chociażby, y, no nie kupuje się tylko ze względu na taki racjonalny. Taką funkcjonalność. Wybór. Dokładnie, dokładnie, taką funkcjonalność. dokładnie. A powiedz, no bo a takie aktywności PR-owe, ileś oczywiście kosztują? I one zawsze stoją trochę w. W kontrze, kom, do... kontrze do wydatków marketingowych. A mniejsi przedsiębiorcy, mhm. mówimy i tych małych, i tych średnich, zawsze myślą: no, ja bym chciał, żeby ten worek, który dam tym tak, PR-owcom, tak. tym marketingowcom, przyniósł mi biznes, bo kampania marketingowa mi przyniesie jakiś biznes. Mhm. No nie zawsze, tak, oczywiście, tak, tak, tak. ale co z tym PR-em? Czy on może przynieść y biznes? Powiem tak, zanim odpowiem, czy może, czy nie, myślę, że takie stawianie w kontrze marketing versus PR to też jest taka sytuacja, która ani nie sprzyja przedsiębiorcom, którzy finalnie nie wiedzą, z czym to się je, nie rozumieją mm -hmm. tych pojęć itd. A z drugiej strony, faktycznie ja sam spotykam się często w rozmowach z marketingowcami czy z PR-owcami, w rozmowach takich o tym, co jest istotniejsze, czy PR, czy marketing, co powinno, czym sterować i, i od czego zaczynać. Więc myślę, że istotne jest to, żeby po prostu było zrozumienie, jaką rolę pełnią te, te, te dwa obszary, czym one są. I, I tutaj tak, nawet definiując tak w bardzo prostych słowach, żeby każdy, powiedzmy, nawet mały przedsiębiorca zaczynający swój biznes, jakiś startup zrozumiał, czym jest ten marketing, no to my mówimy o tym, że to jest proces, który ma pozwolić dotrzeć do twojej grupy docelowej mhm. i spełnić y, za pośrednictwem twoich produktów, twojej marki, spełnić ich potrzeby czy właśnie pragnienia. No i robi się to za pomocą zarządzania ceną, zarządzania dystrybucją, czyli gdzie ktoś chce kupować, czy w salonie, czy online. Y, zarządzanie opakowaniem, samym produktem, jakością tego produktu i tak dalej. I finalnie, żeby ktoś się dowiedział o tym, jak w jakiej cenie jest produkt, jakie jest opakowanie, co mi to da, gdzie mogę kupić, no potrzebna jest promocja. I tutaj się rodzi troszeczkę taki problem w interpretacji marketingu, że często nawet ja miałem okazję rozmawiać ze studentami marketingu, którzy są tam na drugim, trzecim roku, i oni wszystko sprowadzają często do reklamy. Mhm. Czyli tak jak Kotler gdzieś tam ustawił te 4P już, tam latach 60., -tych, 70., -tych, to. To, to jest tylko jeden, jeden kawałek marketingu, tak? To jest, tu jest promocja i tu jest ta reklama, tu są tak. eventy, tu jest influencer marketing, cała masa różnych rzeczy i zapominają o całej reszcie. Zapominają o cenie, o, o, o produkcie, o dystrybucji itd. No i tak dalej. No i to jest marketing i można powiedzieć, problem jest w tym, że jest interpretacja marketingu tylko po stronie reklamy. A z drugiej strony, właśnie PR, czyli działanie mające na celu budowanie odpowiedniego wizerunku, długofalowe, które może też mieć dwie funkcje, bo jedna funkcja to jest taka funkcja, można powiedzieć zarządcza, czyli firma chce budować swój pozytywny wizerunek, docierać do swojej grupy docelowej, komunikować odpowiednio to, co robi, jakie ma wartości itd. I, i to jest rozciągnięte mocno w czasie. Druga funkcja jest taka przypisana trochę pod ten wycinek marketingu, właśnie pod, to, pod tą promocję. I tutaj ja często się zgadzam, że wtedy PR może pełnić funkcję takiego narzędzia działań promocyjnych. Natomiast to jest wszystko jakby zależne od tego, jaka to jest firma, jaka to jest branża, jaki jest etap rozwoju. I ja bym nigdy nie mówił, że to jest. To, czy to, i czy lepsze, zacząć od tego, czy od tego. I co no. mi przyniesie ten biznes? Tak, tylko y, raczej, żeby zrozumieć, co mi dają te dwa obszary mm -hmm. i tak naprawdę, jak mogę wykorzystać je razem. Więc ja zawsze mówię, że i, i marketing w całej krasie takiej, i y, y, y PR powinny być obok siebie, y, no bo chociażby taki jak ten wywiad. To jest y, wywiad, który można powiedzieć, że to jest działanie y, PR-owe, y, budujące y, w pewien sposób, y, załóżmy mój wizerunek, jako, jako eksperta, ale jeśli ja wykorzystam to finalnie w social mediach, uh -huh. zainwestuję w reklamę, która będzie promowała ten odcinek. No to, to, i, już to, to już jest To już czysty marketing czy reklam. No więc, właśnie. A ten... Więc jeszcze mhm. jeśli chodzi o, o to, co przynosi, y, czy można na tym zarobić, no to y, ja często przytaczam oczywiście takie znane marki duże, y, jakie są na rynku, y, które każdy zna i, y, i dobrze kojarzy. Y, i często ludzie z nich korzystają, nie zadając sobie pytania, dlaczego poszli do tego sklepu, dlaczego noszą takie buty, dlaczego taki zegarek, dlaczego właśnie kupują taki telefon. I mówią, no bo taka moda, bo, bo tak po prostu, płacą dwa, trzy razy więcej. Płacą też za jakość, ale płacą też za wizerunek. Więc um, jeśli ktoś myśli długofalowo o swoim, e, swojej firmie, swoim produkcie, swojej marce, mhm. to warto inwestować w PR, bo on buduje jej wartość i możemy sprzedawać chociażby produkty drożej. Mhm. A czy ten PR musi być drogi? Czy on jest właśnie dostępny? Mm. Bo zawsze myślimy, czy że korporacje, korporacje stać na PR, bo mają, tak jak mówisz, swoich PR-owców, swoje całe piony, które tak. się tym PR-em zajmują. Dokładnie. A taki mały przedsiębiorca, który często dział marketingu tam ma skonstruowany mm -hmm. z jednej, no może maksymalnie dwóch tak, osób. Tak, czasami w ogóle nie ma. Czasami w ogóle nie ma. Czy takie aktywności mogą być dostępne dla, dla portfela mniejszego przedsiębiorcy? Mogą. Ja zawsze powtarzam firmom, że my nie jesteśmy ośrodkiem NASA. My tutaj nie budujemy rakiet. Robimy bardzo takie ludzkie, może nie że proste, ale, ale takie przystępne, można powiedzieć, dla każdego rzeczy. I zdecydowanie PR jest usługą, czy jest działaniem, które. Można stosować i właśnie w dużych korporacjach, i w małych firmach. I teraz odpowiadając na to, czy jest drogie. Powiem tak, to jest kwestia podejścia tego właściciela, tego przedsiębiorcy, bo zapier można płacić zlecając go na zewnątrz. Mhm. Zapier można płacić w pewien sposób, zatrudniając kogoś do firmy. I to, co często robią startupowcy, powiedzmy, mm -hmm. taki, tacy startupowcy z krwi i kości, to za PR można się wziąć samemu. Czyli wtedy, i ciężko powiedzieć, czy on jest tani, czy drogi, bo to jest nasz czas. Czyli jeśli jest, że tak powiem, skrajnie troszeczkę, bo to często, że załóżmy, inżynierowie nie są kojarzeni z humanistami, ale mm -hmm. załóżmy, jest ten taki. Inżynier wynalazca, który jest mocno wygadany i, i chętny do tego, żeby opowiadać o tym, co robi, to on może swój czas poświęcić na to, żeby skontaktować się z mediami, z prasą, z internetem, z, z poszczególnymi serwisami, z dziennikarzami, zainspirować ich do tego, żeby podjęli dany temat, pokazać, że może wystąpić w telewizji, w internecie, w radiu, napisać coś do prasy, ale Trzeba pamiętać, że to jest ten jego czas, więc mhm. no ciężko określić, czy on więcej pożytku dla swojej firmy zrobiłby pracując nad jakimś wynalazkiem, czy nad swoją usługą, czy obsługując klientów chociażby, mhm. czy, czy zleca to na zewnątrz. Więc um, zazwyczaj to jest tak, że jeśli ktoś chce się poświęcać swojej firmie, to jest ten etap, w którym już. Faktycznie zleca poszczególne usługi, czy to reklamę, czy to, czy to nie wiem, zarządzanie social mediami, czy, czy PR już na zewnątrz. Nie jest, może to być stosunkowo, może nie tania, ale w średniej cenie usługa. Mhm. A czy da się tą inwestycję. Jakoś powiedziałabym, skontrolować pod względem oczekiwanych wyników, albo czy da się maksymalizować ten efekt, no bo oczywiście to jest koszt, który ponosimy mhm. i chcielibyśmy z niego coś wyjąć. I o tyle, jak y, y, powiedzmy zatrudniamy agencję marketingową, mhm. która nam robi marketing w, w Google, tak, tak. no to tam te budżety jakoś się zachowują i coś tam tak, widać w tych tabelkach, dokładnie. a tutaj widać na przykład artykuł, który się gdzieś pojawił. Tak. Jak jesteśmy w stanie maksymalizować taką stopę zwrotu z tej? No inwestycji? i tak, ym, maksymalizować możemy ym, właśnie w taki sposób, że łączymy marketing i łączymy PR, czyli mhm. efekty PR-owe, y, które mamy, czyli y, y, publikacje w prasie, y, y, jakiś y, event, y, na którym były ciekawe osoby i coś się działo i tak dalej, no te wszystkie rzeczy, o których, które mówią o naszej marce, możemy podczepić pod działania marketingowe, czyli stricte pod promocję, pod reklamę i wtedy maksymalizować to. Więc, więc w taki sposób, no, łącząc, łącząc te, te dwa obszary. No tak, bo z, z drugiej strony, jak coś ciekawego zrobimy, Yy, tak jak mówisz, mhm. jakiś event, albo faktycznie jakiś ciekawy artykuł tak. w mediach, no to to Dokładnie. można podbić za Dokładnie. każdym razem marketingowo. Tak. No. Więc, yy, więc to jest sposób na, na łączenie, na, na optymalizac naszą optymalizację, na, na podkręcanie tych efektów. Mhm. Yy, natomiast yy, problem często pojawia się na samym początku, że tak jak w reklamie, yy, tak jak wspomniałaś, jeśli kupujemy reklamę, czy to w internecie, w prasie, w tele, gdziekolwiek, to zazwyczaj to mamy to mamy działanie policzalne już z góry. Tak. W działaniach PR-owych kupujemy troszeczkę, można powiedzieć, kota w worku. Ja mówię o takim, takiej usłudze no czy zewnętrznej, czy to wewnętrzny pr czy zewnętrzny. Działania PR-owe to, to są działania, które mają na celu budowanie zaufania do marki, czyli. czyli nie mówimy tu o rozpoznawalności, bo rozpoznawalność faktycznie możemy wykupić miliony billboardów, wyświetleń i tak dalej, i marka będzie rozpoznawalna, ale rozpoznawalność nie oznacza zaufania. I trochę to jest tak jak wśród ludzi: wszyscy możemy usłyszeć o kimś w bardzo prosty sposób, tak. ale żeby mu zaufać, to trzeba troszeczkę czasu to spędzić, gorzej. to już gorzej. I Ciężko tak po obrazku stwierdzić, czy ja zaufam tej osobie, czy tej osobie. I w PR też tak jest, że troszeczkę czasu trzeba, mm -hmm. żeby, żeby to zaufanie wzbudzić, czyli żeby ten dobry PR był. Chyba Warren Buffett właśnie powiedział, że na PR się pracuje bardzo długo, na dobry PR się pracuje bardzo długo. Zresztą PR zawsze jest dobry, ale na, na dobry wizerunek pracuje się bardzo długo, a w bardzo krótkim czasie można, można go stracić. I de facto właśnie PR może być i osób, i, i produktów. I tutaj też taki przykład chociażby tego Warrena Buffeta gdzie szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, czy to on powiedział, ale ma na tyle dobry PR, że wszystkie takie mądrzejsze <laughs> cytaty jemu. pasują i do niego, i do Einsteina. Więc, więc, więc o to chodzi też z markami. Mhm. No właśnie, a jest, różne są odmiany tego PR-u. I co dla takiego mniejszego przedsiębiorcy, mhm jest dobrym ruchem, no bo mamy z jednej strony PR ten produktowy, czyli faktycznie to, co nasz klient kupuje, ale z drugiej strony mamy taki PR, i wewnętrzny, czyli to w jaki tak. sposób my się komunikujemy. I z korporacyjny. I korporacyjny, a z drugiej strony mamy też employer branding, tak. czyli relacje z rynkiem, co też jest żywotnym problemem, no bo mniejsze firmy zawsze z tymi dużymi walczą no o fajnie. pracowników. No i fajnie jest pracować w Google, a nie w jakiejś mniejszej firmie. I Pewnie tak. i to, no, no, no właśnie, właśnie Więc... który PR najlepiej... Hmm. Y, y, znaczy, tu wszystko zależy tak naprawdę od, od tych celów, które sobie stawiamy w firmie, tak? bo ja bym powiedział nawet w mniejszym, w mniejszym stopniu od wielkości firmy, mm -hmm. tylko od tego, w jakiej branży ona działa i jakie sobie cele stawiamy, bo jeśli to jest branża mocno kryzysogenna, powiedzmy branża nie wiem, budowlana, tak? mm -hmm. gdzie mogą być wypadki na budowach, nieważne czy to jest duży deweloper czy mały, to można pomyśleć o pr yy, ja zawsze mówię antykryzysowym kryzysowym, bo ten PR kryzysowy to mi się kojarzy właśnie z takimi zapytaniami jak ktoś już dzwoni do nas i mówi czy się zajmujemy PR-em kryzysowym ja mówię antykryzysowym jak najbardziej a mówię o co chodzi, bo wczoraj o nas napisali w tej i w tej gazecie ja mówię, no to to już jest to już jest pożar, tak? To, to tu jest straż mleko, pożarna, tak. a nie e, przepisy BHP. Więc, e, więc e, tu, je, tu jest istotne, właśnie, żeby wiedzieć, jakie się ma cele i które działania e, nam są potrzebne. E, na, natomiast, no i, i oczywiście i, i, w jakiej branży e, działamy. E, jeśli chodzi o te klasyczne takie obszary PR-u, e, no to e, tak jak wspomniałaś, PR-produktowy, no tutaj często mówimy o samej produkcie. Tylko bardziej przez pryzmat, można powiedzieć, marki, mhm. czyli tego, co świadczy, co zaświadcza o tym produkcie, jak, o jego jakości, dostępności, jakie problemy rozwiązuje i tak dalej. Czyli w komunikacie PR-owym nie ujrzymy raczej informacji, a teraz 20% zniżki na coś, tylko będą to informacje związane z tym, jaki problem on rozwiązuje. On rozwiązuje. Pier korporacyjny to, to są działania y, takie, które mają y, budować wizerunek firmy bardziej, poszczególnych osób, zarządów tak itd. Więc jeśli ktoś ma na celu zbudowanie wartości samej firmy, y, może sprzedaż później tej firmy, to też powinien zadbać o to, że nie tylko firma wypuszcza dobry produkt na rynek. Ale też jest odpowiednio e, zarządzane. Mhm. E, Employee branding, tak samo. E, są duże firmy, które są tego świadome, czyli budowania wizerunku e, firmy odpowiedzialnej, znaczy nie odpowiedzialnej społecznej, tylko właśnie od, e, budowania wizerunku firmy, która e, jest, przyjazna jest przyjazna pracownikowi, pracownikowi i tak dalej. E, I tutaj mamy firmy e, nawet małe. Chociażby software houses, mm -hmm. które się bardzo biją o pracowników, tak. I tu już nie zadziałają ani aspekty takie finansowe, ani takie podstawowe benefity pracownicze, tylko trzeba faktycznie zbudować taki wizerunek, żeby, tak jak wspomniany Google, żeby pracownicy przyszli, chcieli chodzić w bluzach naszych firmowych, żeby zaświadczali o tym, gdzie pracują i tak dalej. Więc, więc to, jakie działania wybierzemy, są. Uzależniony nie tyle od wielkości, ale właśnie od celów i od, i od branży. A z punktu widzenia tego PR-u um, pracowniczego, czyli tego employer brandingu, mhm. to jak przez te ostatnie 10-12 lat, jak jesteś aktywny w tej branży, widzisz właśnie employer branding w tych polskich firmach? Mhm. No bo on był dosyć znany od wielu, wielu tak. lat już w międzynarodowych korporacjach i wiadomo było o to, że o tych pracowników trzeba dbać. Tak. Dokładnie. No bo to są jakby dużo, dużo wyższym kosztem jest stracenie obecnego pracownika. Tak, to tak jak z klientem. Dokładnie, dokładnie, dużo wyższym dokładnie. kosztem jest stracenie obecnego Ni, niż, niż, niż pozyskanie dokładnie. nowego. Znaczy to dalej jest, powiedzmy, nawet jeśli chodzi o, o, o samodefinicję czyli znaczy o, o same. Sformułowanie employer branding nie no jest po pierwsze zrozumiałe dla wszystkich. Mhm. E, oczywiście, jeśli się przedsiębiorcom mówi, że trzeba dbać o pracowników, no to już wiedzą o co chodzi i tak dalej. E, myślę, że to idzie po części na równi z CSR-em, czyli z tą odpowiedzialnością społeczną biznesu. E, to jest tak samo taki etap e, w polskich firmach, który się rozwija teraz prężnie. Mhm. E, przyszedł do nas z zachodu, to było znacznie Wcześniej znane tam i jakby doceniane w całej strukturze firmy, w, w tych obszarach rozwoju. I tak jak wspomniałaś, no tu mamy sytuację taką, że jeśli firma. Widzi i po prostu to kalkuluje, że zatrudnienie nowego pracownika, czyli szukanie go, później zatrudnienie, później możliwe, że po trzech miesiącach nam zrezygnuje, i tak dalej, i tak dalej, jest znacznie droższe. No to firmy szukają, szukają tych ścieżek, które pozwalają na, na takie zadbanie o wizerunek pracodawcy. I to, co dla nas jest coraz bardziej ciekawe, to to, że no, pokończyły się już te benefity takie klasyczne, takie uh -huh. benefity sportowe, medyczne, owocowe, środy, czwartki i tak dalej, że one są, funkcjonują i, I bardzo fajnie, aczkolwiek COVID też pokazał, że, że, że nagle było ostre obocowe, cięcie. owe czwartki I, też nie do końca dokładnie. zawsze mają rację tu. Ale też y, pamiętam, że jakaś firma chwaliła się tym, że przeniosła je do domów i wysyłała pracownikom. I, okay. i, i to było też ciekawie nagłośnione. Wykorzystana była reklama, żeby to podbić i tak dalej, więc, y, więc można. I, i, I to jest ty, właśnie działanie PR-owe. Natomiast coraz istotniejsze są takie takie działania miękkie, takie, żeby faktycznie gdzieś tam pracownik się czuł dobrze w tej firmie, tak naprawdę właśnie czuł się dobrze w, tym, w tej bluzie tej czy czy, I chciał, da, czy, czy i, i chciał ją nosić i się nie wstydził i nie mówił, że matko, znowu dostałem długopis firmowy, podkładkę pod myszkę firmową, i jeszcze bluzę i, i, i muszę ją jak mundurek nosić. Więc, więc mnie to cieszy, że firmy szukają nowych rozwiązań, bardziej miękkich, a zarazem bardziej kreatywnych. Więc mhm. takie A ostatnią rzecz, o której chciałabym porozmawiać z tobą, czyli P.R. pod inwestora. Mhm. Coraz częściej w Polsce popularny jest crowdfunding, tak. albo właśnie zbieranie środków. Od inwestorów indywidualnych, mm -hmm. takich rozprzeszonych przez platformy crowdfundingowe, albo poszukiwanie inwestorów wśród funduszy, albo dokładnie. aniołów biznesu. No i jedna i druga opcja to jest jakaś sytuacja, mm -hmm. w której dana firma dotychczas nieznana poszukuje dokładnie. klienta, no bo inwestor tak, też tak, jest tak, jednak tak, klientem. Dokładnie. I ten PR crowdfundingowy jest coraz bardziej popularny. Mm, tak. Jak takie działania planować? No bo to jednak jest specyficzny. PR. Tak, specyficzne PR i specyficzne działania. Crowdfunding faktycznie od kilku lat się bardzo prężnie rozwija, i tak jak wspomniałeś, to jest szukanie inwestora, to jest szukanie klienta i tak naprawdę tu już zahaczając o ten obszar i PRu, i influencer marketingu, to jest w dużej mierze też pozyskiwanie ambasadorów. Mm -hmm. Bo, jeśli pozyskamy fundusz czy anioła biznesu, to zazwyczaj to jest jeden fundusz, nie wiem, trzech aniołów biznesu i tak dalej. W crowdfundingu mamy do czynienia z projektami, gdzie jest nagle tysiąc inwestorów, czyli no, tysiąc osób, które gdzieś tam zainwest... chcą, żeby to się tak, zwróciło. Zainwestowały, często są mocno aktywne w, w social mediach, chcą być częścią tej firmy chcą się poczuć często jak powiedzmy taki startupowiec, czy osoba, która działa jakby w tej firmie, ma jakąś możliwość podejmowania decyzji, nawet jeśli to są decyzje na wewnętrznym forum, czy takie opakowanie danego produktu, czy takie, jeśli właściciel czy dział marketingu zapyta swoich właśnie inwestorów łamane na ambasadorów. Więc, więc faktycznie crowdfunding się rozwija i i zarazem potrzebuje coraz rzetelniejszego i, i takiego konkretnego wsparcia przy tych. Może, ja, ja nie lubię nazywać tego zbiórkami, bo, bo zbiórki często są jakieś charytatywne i, i, i w mniejszym stopniu się kojarzą z inwestycją, ale, ale te, te akcje crowdfundingowe, właśnie, no mają na celu zainteresowanie produktem, firmą, i, i, i cel jest taki, żeby ktoś zainwestował. Więc. Tutaj mamy do czynienia z firmami, które faktycznie często wcześniej nie były w ogóle znane na rynku. Mm -hmm. I do nas się coraz częściej zgłaszają takie, takie podmioty, tacy startupowcy, firmy, które mówią: ok, my jakiś czas. De facto to nawet nie muszą być startupy to są firmy często, które 5-10 lat istnieją na rynku tylko sprzedawały swoje produkty przez hurtownie jakoś to się kręciło. Nie dbały za bardzo o tą markę swoją, mm -hmm. tak? I nagle gdzieś lampka zaświeciła i, i, i stwierdziły, że, że zaczną. Ja zawsze podkreślam, że żeby wejść na crowdfunding, trzeba zdecydowanie wcześniej jakby o tym pomyśleć, żeby nie było takiego efektu, że jak już wychodzimy do tych potencjalnych klientów, to, to wychodzimy. To nie ma nas w internecie. Tak, znaczy to, to nie ma nas w internecie, po pierwsze, a po drugie, jedyny przekaz, jaki jest to, Chcemy, żebyś w nas zainwestował, więc dla mnie takie minimum to jest 3 miesiące w ogóle przed ruszeniem akcji, mhm. niezależnie na które, której platformie, tych platform w Polsce też już jest sporo ale trzy miesiące przed to jest takie minimum, kiedy warto zadbać o to, żeby budować tę rozpoznawalność, żeby ktoś już wtedy mógł się zapoznać nie tyle z, naszą, z naszym produktem, bo często produkt mógł być znany, mhm. ale z marką, z funkcjonowaniem firmy, z tradycją, z wartościami itd. I co ważne w punkcie startu kampanii, żeby inwestorzy, którzy już usłyszą takie wezwanie do tego, że słuchajcie, możecie być częścią naszej firmy, żeby mogli wejść... No, chociażby w internet i sprawdzić, czy ta firma y, istnieje, czy nie. A bardzo często się niestety jeszcze zdarza tak, że jest akcja crowdfundingowa, ktoś wchodzi w Google i widzi tylko z KRS-u link. No, nie świadczy to mm, za, no nie za nie dobrze, świadczy. nie no świadczy nie to świadczy. po prostu, tak? Więc, więc ja zawsze sugeruję, żeby to były działania co najmniej 3 miesiące przed. Im dłużej prowadzimy, tym są bardziej naturalne. I tym lepiej de facto można przygotować firmę mhm. i, i samych właścicieli, bo przy crowdfundingu, w odróżnieniu od tych takich, powiedzmy, emisji zamkniętych z aniołami biznesu czy z funduszami, to są spotkania często przy zamkniętych drzwiach. W kilka osób, i trzeba przekonać często na liczbach gdzieś tam, swoją historią takiego anioła biznesu, tutaj jest y, takie mówienie jakby jeden do wielu, więc y, my musimy też tego przedsiębiorcę nauczyć na wystąpień publicznych, y, tego, żeby się troszeczkę otworzył, żeby się nie bał komunikować ze swoją grupą docelową, żeby się nie irytował y, pytaniami, które są często tendencyjne i y, no i takie będą, więc jeśli nie zadba o to, że, że już faktycznie wbije do głowy to, że. Punkty są otwarte od tej do tej, i, i to działa tak i tak. No to, no to, to będą te pytania. Więc. To idąc dalej, można też powiedzieć, że. Um, tym, tym bardziej firmy, które wchodzą na przykład na New, New Connect, mm -hmm. no bo nie mówimy już oczywiście o spółkach, które wchodzą na giełdę tak, tak. na duży parkiet, ale te, które się szukują na New Connect i one często też są młode tak. i też są niedoświadczone, i też są tylko w KRS-ie na no to wy, wy, wypadałoby tak. o takich, pewnie, już pomyśleć przynajmniej z półrocznym zaprzedzeniem. No dokładnie, bo y, to są często chociażby spółki technologiczne. Y, branża gamingowa w, 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 w tym poprzednim roku też pokazała taki szybki rozwój, y, i myślę, że wiele osób kojarzy gdzieś tam topowe, dwie, może trzy firmy gamingowe w Polsce, mhm. y, ale cała reszta. No nie jest kojarzona, Więc jeśli taka firma wychodzi na NewConnect, to poza pewnymi obowiązkami, które ma, dobrze byłoby, żeby pokazywała też i ludzką twarz firmy i, 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 i taką odpowiednią komunikację swoich produktów. De facto to się też może przy. Przyczynić nie tylko do tego, że wzrasta sprzedaż, że mamy większą elastyczność w podnoszeniu chociażby cen, ale są sytuacje, o których często przedsiębiorcy mówią to się nam nie zdarzy, nigdy tak nie będzie i tak dalej, aż tu przychodzi albo kryzys wewnętrzny w firmie, albo jakiś wspólnik odchodzi, albo przychodzi COVID, albo komuś się coś stało, jakiś wypadek, cokolwiek. Albo branża cała może, może ucierpieć na, na skutek jakichś tam działań. Więc wtedy... Jest sytuacja taka, gdzie firmy, które wcześniej dbały o ten wizerunek, wygrywają, mhm. bo, bo każdy jakby zapomina się o całej reszcie i skupia się na, na, na tym jednym podmiocie, na tej jednej marce. Ja pamiętam taką sytuację kilka lat temu, jak weszło embargo na jabłka mhm. i miałem taką ciekawą rozmowę, no właśnie, z małą i małą firmą, z, z panem Sadownikiem, od którego przy znajomych braliśmy jabłka. No, i on ubolewał nad tym, że mówi, proszę pana, co ja mam robić? To jest zupełnie niebiznesowe spotkanie. De facto odbierałem jabłka. Skrzynkę jabłek, skrzynkę dla, jabłek, dla, rodziny. jabłek dla rodziny. I on mi co ja mam robić? No, bo skończyły się dostawy. I tak jak zawsze sprzedawałem te jabłka, no to, to teraz nie sprzedaję. I on ma jeszcze większy problem, bo jabłka rosną na drzewie, tak. one zaraz spadną. Tak. I de, de facto ma pewnie tydzień, tak. dwa, trzy na, na sprzedaż. Ja mu zadałem takie dosyć proste pytanie. Mówię, No, jeśli pan sprzedawał wcześniej, to proszę zadzwonić do tych osób, które kupowały. No może, może znają inne osoby, albo same kupią, trzeba się przypomnieć. On powiedział: Ale ja tych osób nie znam. One zawsze przyjeżdżały dosłownie tirami, kupowały to wszystko i odjeżdżały, tak? I to wychodziło gdzieś tam na rynek rosyjski. A teraz muszę jeździć do skupu i sprzedawać pewnie tam cztery razy taniej. Ale on wie, że. Są firmy, które skupują jabłka, tylko te firmy jeżdżą do firm innych, które kojarzą. Więc jeśli jeden pan sadownik zadbał o swoją markę i nazwał sady jabłuszko i od wielu lat mówi o tym, że sady jabłuszko pod grójcem to są najlepsze, najfajniejsze sady i tak dalej, to nie tylko nie ma problemu z pracownikami, którzy słyszą, że w sadach jabłuszko można dostać pracę, ale każdy, kto szuka jabłek, załóżmy, w okresie kryzysu, trafia do niego, no, a przedsiębiorca, który się wcześniej nie promował, nie. No to jest taki przykład. No, z życia. No, z życia małej i średniej firmy, tak? Um, tych rodzajów PR-u, jak widać, jest bardzo dużo. Tak. Niestety zbliżamy się już do końca. Um, ja Państwu życzę tego, żebyście dbali o swój PR, bez względu na to, czy on jest PR-em produktowym. Czy jesteście Państwo sadownikami, czy też producentami śrubek? Dokładnie. Bo wtedy i łatwiej po prostu pozyskiwać klientów, i ten marketing lepiej. I pracowników. I pracowników, i partnerów biznesowych. Dokładnie. dokładnie. Na koniec mam dla naszego gościa książkę od, od sponsora naszego programu Inventity Foundation. O super, dziękuję bardzo. Czempiony biznesu, strategie trwałego budowania, sukcesu firm rodzinnych. Żółta książka. Na pewno przeczytam. Firmą rodzinną jeszcze Twoja firma nie jest, ale już lato rośnie, Pakt, ro, rosną i gotowe będą za kilka lat do przyjęcia tak. biznesu. Także czytaj. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Kamil Marzuruk, prezes firmy PR-owej Good One. A ja Państwa zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Paktu z Biznesem. Izabela Kozakiewicz, dziękuję bardzo.